Filip Lewandowski, Centrum Medyczne MML, ze mną Tomasz Kłos. Dzień dobry, miło poznać. Witam, dzień dobry. To co cię sprowadza do Centrum Medycznego MML? No teraz już konsultacja pozabiegowa. Tydzień temu miałem zabieg prostowania przegrody nosowej plus, można powiedzieć, rekonstrukcję, obkurczanie małżowin nosowych. No jestem przeszczęśliwy, jestem zadowolony. Nigdy wcześniej nie myślałem, że cokolwiek, jakikolwiek mam problem z nosem. Okazuje się, że lata gry w piłkę, zderzeń, wypadków podczas meczów i treningów spowodowało uszczerbek akurat w tym miejscu, czyli w nosie. I tak naprawdę nie było za bardzo to widoczne zewnętrznie, ale wewnętrznie przyszedł czas już, że zaczęło troszkę mi przeszkadzać przy oddychaniu, przy uprawianiu sportu. Coraz szybciej człowiek się męczy, a co za tym idzie, no musi pomagać w momentach, kiedy to normalnie nie byłoby konieczne oddychać przez usta, przy spaniu też. Także no w dobre ręce i doktora, i Centrum Medycznego MML się dostałem i naprawdę czekam tylko na ten moment, bo jeszcze to jest za świeże, ale na ten moment, kiedy pełną parą, pełnymi płucami będę oddychał. Ten oddech jest w sporcie, w każdym sporcie kluczowy, prawda? Tak. Oddech jest bardzo ważny, zwłaszcza przy bieganiu, przy wysiłku, przy zmienianiu tempa biegu. Jeżeli obie dziurki w nosie są drożne, zupełnie inaczej się biega, inaczej się organizm regeneruje. Jeżeli gdzieś są jakieś zaburzenia, powikłania spowodowane, pourazowe, na pewno to gdzieś tam parę procent no, od tego odchodzi. Oczywiście organizm częściowo można do tego przyzwyczaić, ale szczerze no, nie ma jak to nos zdrowy, jak oddech zdrowy, jak płuca normalnie funkcjonują, bo w zawodowym sporcie, nie tylko w piłce, ale w każdym jest to istota, bo nieraz, nie wiem, zadyszka w pewnym momencie może spowodować, że się przegrywa. Centrum MML pomaga też osobom, które pracują głosem, także to robisz, jesteś komentatorem. Jak tutaj ten oddech jest ważny? Bardzo dobrze, bo tutaj bardzo ważne, bo tutaj przede wszystkim przepona pracuje, a no, żeby przepona dobrze pracowała, trzeba mieć w odpowiednich momentach, nie wiem, bo rozmawiając, pokazując swoje emocje w danych momentach, no ten oddech jest gdzieś tam regulowany i też żeby nie mówić ha, ha, ha i zadyszkę dostawać, tylko żeby to w odpowiednim tempie, z odpowiednią siłą, barwą głosu, no to wszystko jest przez oddech, także no prawda jest taka, bez dobrego oddechu, bez tego dobrego funkcjonowania jest dużej, trudniej może nie żyć, ale egzystować właśnie w takich dziedzinach, gdzie czy to w komentowaniu, czy tam sportowym, czy to w uprawianiu sportu. Myślę, że warto o tym powiedzieć, że jesteś tydzień po zabiegu, tak, a zupełnie niecały. Nie widać tego, że byłeś, że miałeś taki zabieg. Tak, no w dobre ręce doktora Brody się dostałem, Centrum Medycznego MML, pielęgniarek, bo tutaj też jest na pewno duża zasługa. Nie widać w ogóle, tak jak wspomniałeś. Nie mam silnych oczy, nie mam podczerwienionych. Oczywiście tam te 2-3 dni pierwsze to gdzieś tam troszeczkę ten nos był opuchnięty, ale no jak na niecały tydzień, 6 dni po zabiegu, uważam, że wyglądam fantastycznie, zewnętrznie bynajmniej, no bo gdzieś tam jeszcze to musi się wszystko pozagajać i przede wszystkim no, czuję się, ale w głowę widzę, powchodziło to, że lada chwila, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł pełną parą przez sam nos oddychać. Jakiś czas temu rozmawiałem z Jakubem Rzeźniczakiem, on też oczywiście był w Centrum Medycznym MML, też miał złamany nos. Wydawałoby się, że to nie jest taka częsta kontuzja w piłce nożnej, bo też są tutaj często zawodnicy MMA. Tam każdy ma złamany nos, ale jednak piłkarze też te nosy połamane mają. Ale tym bardziej właśnie Kuba jest też obrońcą. Ja grałem na obronie tych
piłek stykowych mieliśmy w życiu mnóstwo, czy to na meczach, czy to na szczeblu klubowym, reprezentacyjnym, czy treningowym. I tak naprawdę kiedyś się do tego tak nie przykładało uwagi, bo też nie było czasu. Człowiek dostał w nos, oczywiście noch napuchnięty, bo bolały, ale to kiedyś lód kładło, później już te żele takie pomrożone. No i ta opuścizna schodziła, ale nikt nie robi prześwietleń, nikt gdzieś tam sobie głowę takimi rzeczy nie zawracał, bo praktycznie w takim stricte najważniejszym momencie i życia piłkarskiego mecze były 3 dni, nie było czasu na to, żeby konsultacje jakieś robić. No troszeczkę też inna medycyna była 25 lat temu, no nie, czy tam 20, no nie oszukujmy się, ale to dzisiaj to jest, no trzeba coś z tym zrobić. Dzisiaj dopiero człowiek ma czas na to, żeby zadbać o funkcjonowanie normalnie, zadbać o zdrowie, o normalny oddech i gdzieś tam to jest w tej chwili wykorzystywane. Grałeś w Polsce, grałeś za granicą. Który z momentów w karierze najlepiej wspominasz? Każdy moment mojego życia piłkarskiego czegoś mnie nauczył. Na pewno to doświadczenie, począwszy od tam 20 roku życia, już mówię w tej większej piłce, do końca 36 roku życia, człowiek się cały czas uczy, cały czas się uczy innej kultury grania w danym we Francji, w Niemczech, w Polsce, w reprezentacji, na innym kontynencie. To jest wszystko coś, czego nigdy w sporcie żadnym zawodnik nie może powiedzieć, że jest doskonały. I to gdzieś tam fascynuje, to gdzieś tam dalej kieruje, ukierunkowuje do tego, żeby być jeszcze lepszym. Człowiek może sobie nieraz mawiać, a ja już wszystko w życiu mam, wszystko zrobiłem, jestem spełniony. Nie, to nie jest prawda, bo są, no widzimy na przykład Roberta Lewandowskiego, tych rekordów, które bił Budelec w lidze, okazuje się, że z miesiąca na miesiąc tych rekordów przybywało, czyli coś dalej jest do zdobycia. Dzisiaj Robert jest w Barcelonie. Pokazuję na przykładzie Roberta, mówię, bo to jest najłatwiejszy, ale aczkolwiek najcięższy przykład, bo naprawdę ciężko do tego musiał dochodzić, że mimo swoich 34-35 lat jest w wspaniałej formie. Wyzwaniem jego teraz jest Hiszpania, Barcelona. I tutaj jest mnóstwo roboty do zrobienia, bo to, że w Bayernie Monachium zrobił wszystko i z tym klubem, i jako indywidualnie, no to tutaj ma dużo do pokazania, udowodnienia, nowa liga, niektórzy mówią dużo cięższa, dużo większa presja jeszcze niż w Bayernie Monachium, no z tym trzeba się zmierzyć i to gdzieś tam, no to są takie wyzwania, które czy ma się 30 lat, czy 35, czy 40, gdzieś tam nakręcają zawodnika. Mówisz o Robercie Lewandowskim, o tym, że ten sport się rozwija. Czy widzisz w Polsce takich następców Roberta? Czy widzę następców? No na pewno jest jakieś, mamy jakieś nowe, młode pokolenie, aczkolwiek nie sądzę, żeby w danym momencie historia taka się powtórzyła przez następnych, nie wiem, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, bo to są takie przypadki, które oczywiście w cudzysłowie przypadki, są takie przypadki, gdzie często się nie zdarzają latami, dużymi latami, bo jego kariera piłkarska, jego rozwój jest po prostu tak fajnie wszystko pokazany i to wszystko, ta ścieżka, kolejne szczeble, do których on dochodzi, są fantastyczne i pokazują, właśnie ukierunkowują tych młodych chłopców, że warto ciężko trenować, warto poświęcić się pozabojskowo również, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne, odpowiednia dieta i tak dalej, temu, żeby starać się do czegoś dojść. Te pierwsze kroczki są bardzo ciężkie, ale później już troszeczkę jest już troszeczkę łatwiej, aczkolwiek te wyżyny motywują zawodników jeszcze bardziej. Akurat przykład Roberta jest
taki, że ciężko cokolwiek się wypowiadać odnośnie porównywania dzisiaj zawodników do niego, bo nie ma takich zawodników, których możemy porównać, ale życzę tym właśnie młodym zawodnikom, żeby nawet nie tylko z Roberta, ale ogólnie, bo są niekoniecznie Robert może być ulubieńcem, aczkolwiek w 90% pewnie jest, wszystkich młodych zawodników, bo są bardziej, patrzą na Kamila Glika, patrzą na, nie wiem, na Piotra Zielińskiego, no gdzieś tam ma, na bramkarzy. Każdy ma swoje gdzieś tam jakieś upodobanie, ale kierując się tymi zawodnikami, no można naprawdę zbudować przede wszystkim początek swojej kariery, a później no to wszystko już zależy od nas. Nie tak dawno żyliśmy mundialem. Jak byś ocenił, jak nam poszło jako polskiej drużynie? No jeżeli chodzi o cel, no to cel osiągnęliśmy, tak? Ale jeżeli chodzi o samą grę, no to na pewno jesteśmy niezadowoleni, zniesmaczeni troszeczkę, bo ta reprezentacja potrafi grać w piłkę, umie grać w piłkę, a gdzieś tam ten mundial w Katarze troszkę to wszystko zamazał i te mecze, czy to już nie mówię z Meksykiem, ale już później wygrany z Arabią Saudyjską, też obroniony przez Wojtka rzut karny, co by było, jakby była ta bramka strzelona, też byśmy mieli, ale tu nie ma co gdybać. No już mecz z Argentyną obnażył naszą słabość, no ale nam zależało na tym, patrząc jaki jest drugi mecz, tylko i wyłącznie na to, żeby stracić jak najmniej bramek już później, a awansować. No, Francuzi, gra z Francją pokazała, że momentami potrafimy grać w piłkę, ale musimy grać bardziej otwarcie, dalej próbować, nawet jeżeli to może kończyć się kontrami, atakować, bo drużyna przeciwna, nawet dobrze ustawiona, jeżeli zobaczy, że a dużo takich drużyn było w tych mistrzostwach, nawet jak Maroko, że potrafią atakować, nie boją się, mają oczywiście jakiś szacunek do przeciwnika, ale na boisku to się wszystko zmienia, to też gdzieś tam w pewnej chwili, jeżeli jest jakieś zagrożenie, oni się też muszą cofnąć. Piłka jest sportem niekonwencjonalnym i tak naprawdę wszystko to, co mówimy przed meczem, na odprawach, to co sobie w głowie układamy, od pierwszej minuty idzie gdzieś tam wszystko na bok, bo murawa, dane momenty w meczach wszystko tak weryfikują, że zmienia się taktyka. Nieraz zawodnik musi sam od siebie coś więcej zrobić, czego mu trener nie zlecił na odprawie, a to działa korzystnie dla drużyny. Także jest, można powiedzieć, mnóstwo sytuacji w meczu piłkarskiej, które powodują, że ta głowa, psychika musi być przygotowana na duże wyzwanie. Wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Na pewno będzie za chwilę następna konsultacja i pełną parą już będę oddychał. O to chodzi. Raz jeszcze dziękuję.